Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze SNP. Dzisiejszy temat SNP Invoice Flow. Temat merytorycznie przeprowadzi dla Państwa dwóch ekspertów, Waldemar Burzych, pierwszą część prezentacji, i Krzysztof Usowicz, drugą część. Moje nazwisko Aleksandra Borucka, jestem moderatorem tego spotkania. I zanim przekażę głos naszym ekspertom, dwie informacje organizacyjne dla Państwa. Pierwsza jest taka, że zachęcamy gorąco do zadawania pytań. Służy do tego okienko Questions, które macie Państwo w panelu nawigacyjnym po prawej stronie. Ja będę Państwa wszystkie pytania zbierać i przekażę potem naszym ekspertom. Odpowiemy na nie drogą mailową, ponieważ dzisiaj jest, łączymy się zdalnie, utrudnione mamy tutaj organizacyjne przekazywanie sobie tego. Także na wszystkie pytania odpowiedzi Państwo uzyskacie później drogą mailową. Druga informacja jest taka, że webinar nagrywamy. Będzie on potem dostępny na naszym kanale firmowym na YouTubie. Otrzymacie Państwo linki po zakończeniu webinara w przeciągu najbliższych kilku dni. Dwa słowa wprowadzenia o nas i potem przekażę głos Waldkowi Burzychowi. SNP to światowy dostawca numer jeden dla rozwiązań i usług do transformacji środowisk SAP. Transformacje w naszym rozumieniu mogą mieć dwa źródła biznesowe, takie jak reorganizacje, fuzje, przejęcia, wydzielenia, bądź technologiczne, takie jak migracje do S4HANA, migracje do chmury. Projekty transformacji realizujemy z sukcesem dzięki unikalnej metodyce Bluefield, która istotnie przyspiesza migrację danych, oraz platformie Crystal Bridge, która umożliwia automatyzację i transformację środowisk SAP. Jeżeli chodzi o SNP Poland, to jesteśmy liderem polskiego rynku SAP. Mamy tutaj 25 lat doświadczenia oraz największy zespół od SAP-a w Polsce. Oprócz wdrożeń SAP specjalizujemy się również we wsparciu utrzymaniu systemów SAP oraz w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem oraz rozwojem oprogramowania. W tym ostatnim obszarze są to na przykład addony do SAP, aplikacje autorskie SNP oraz aplikacje na zamówienie. Jeżeli chodzi o addony, no to mamy na swoim koncie ponad 50 dodatków. Tutaj na przedstawionym slajdzie wymieniłam te, które się cieszą największym zainteresowaniem naszych klientów. Gdyby któryś z nich Państwa interesował, to zachęcam do kontaktu bądź odwiedzenia naszej strony internetowej. One wszystkie są tam też opisane. I no jest to dobry moment, żeby przekazać głos Waldkowi, bo właśnie jeden z addonów jest tematem dzisiejszego spotkania. I teraz przekażę głos, proszę o chwilkę cierpliwości, Waldkowi Burzychowi. Witam Państwa. Pozwolę się tutaj przełączyć na mój ekran, gdyż chciałbym przybliżyć krótko agendę naszego spotkania. I będzie ona podzielona na dwie części. W pierwszej części postaram się przybliżyć system OCR-owy firmy ABBI. Jest to ABBI Flexi Capture z modułem For Invoices, który wykorzystujemy do odczytywania danych z faktur, ale też nie tylko. Ten system służy też do budowania innych nieustrukturyzowanych, odczytywania danych z innych nieustrukturyzowanych dokumentów, jak na przykład dokumenty przewozowe, zamówienia, korespondencja. Tutaj chciałbym przybliżyć krótko, ale też pokazać jakby też sposób działania tej aplikacji. Chciałbym też się pochwalić referencjami, wdrożeniami tego produktu razem z firmą SAP, które przeprowadziliśmy dla naszych klientów. Architekturę, no i później demo. Następnie chciałbym przekazać głos Krzysztofowi, który pokaże nasze narzędzie SNP Invoice Flow, które może być zasilane właśnie z systemu ABBI danymi z faktur. Dokumenty te zeskanowane możemy przechowywać w bezpiecznym archiwum w content serwerze SAP-owym, ale też dysponujemy, też jestem odpowiedzialny za wdrożenia takiego produktu SNP ECM, które może służyć jako content server SAP-owy, ale też nie tylko, jest to po ubogaceniu go o licencję workflowową, można realizować w tym narzędziu także inne procesy, w tym także obieg faktur, natomiast dzisiaj chcemy pokazać Invoice Flow, obieg faktur w SAP-ie. To może tak trochę się zareklamowałem, ale też takie wdrożenia robiliśmy. W drugiej części pokażemy więcej, jeśli chodzi o właśnie obieg faktur, ale też metodyki wdrażania produktu.
Więc system Abiflexi Capture jest tutaj w mojej domenie. Jeśli Państwo są zainteresowani, to zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Firma SNP jest gold partnerem, czyli złotym partnerem firmy ABI. Mamy 3 doświadczonych konsultantów, którzy zajmują się samymi tylko wdrożeniami produktów ABI, ale też posiadamy 8 doświadczonych konsultantów w zakresie właśnie obiegu i archiwizacji i procesowania, jakby realizowania procesów w systemie SNP ECM. 10 udanych wdrożeń produktu samego ABI, danych wdrożeń było więcej, jeśli chodzi o produkty związane z przetwarzaniem dokumentów oczywiście. To więcej. ABI Flexi Capture for Invoices, ABI Fine Reader to są produkty, które polecamy naszym klientom, z sukcesem są wdrażane. No i jeszcze wspomnę tylko, że w razie czego posiadamy też dedykowany zespół dotnetowy, który potrafi, tutaj ta aplikacja jest akurat w tym stacku technologicznym przygotowana i jest ta możliwość rozwijania, rozbudowywania tych procesów. Między innymi dzięki temu doświadczeniu udało nam się sprzężyć API Flexi Capture for Invoices z ECM-em, ale też i bezpośrednio z SAP-em za pomocą dedykowanego interfejsu, więc ta komunikacja jest możliwa do wykonania bezpośrednio. Jeśli chodzi o nasze referencje, to wybrałem tutaj takie w sumie najciekawsze, jeśli chodzi o firmę Crosnoglass czy Mokate. Tutaj wdrażaliśmy skanowanie obieg faktur zakupowych. Tutaj mają Państwo ilość faktur przetwarzanych w tych systemach, że dane są różne, niektórzy klienci przetwarzają 25 tysięcy, ale też mamy klienta, który po ponad 500 tysięcy stron faktur rocznie, ale też i umów procesuje. U innego klienta też mieliśmy tutaj udane wdrożenia, jeśli chodzi o w zakresie o przetwarzanie dokumentacji pracowniczej, skanowanie właśnie dokumentów w firmie LPP, tutaj możemy się tym pochwalić. No i u innych klientów, których niestety ich nazwy nie możemy ujawnić. Także to są nasze dane wdrożenia i referencje. Jeśli chodzi o sam Flexi Capture, to w tej chwili jest on dostępny w wersji distributed, to oznacza, że mamy serwer procesujący, który przetwarza nam dane. On jest odpowiedzialny za wykonanie rozpoznania, czyli ten właśnie OCR, ale w tym takim krótkim workflow jest też zadanie dla stacji weryfikacji. Tutaj mamy osoby, które są zaopracowane, że ich zadaniem jest sprawdzić, czy faktura poprawnie się odczytała. Ewentualnie po korekcie system doucza się, czyli jeśli się pomyli, wskaże zamiast daty faktury datę sprzedaży albo odwrotnie, to mamy możliwość jakby wskazania poprawnie tego pola i system się doucza. Kolejnym krokiem jest eksportowanie danych i tutaj, jak widać, tutaj kończy się rola systemu Flexi Capture. Dane są bezpośrednio wysyłane albo do bazy danych, albo do systemu właśnie klasy ECM, czy takich content serwerów, albo bezpośrednio do systemów ERP. Jeśli chodzi o wejście, no to tutaj dysponujemy możliwością skanowania dokumentów papierowych, no ale już w większości wiem, że klienci już jakby mają niekiedy od 50 do 80% dokumentów, a niektórzy nawet 100% dokumentów już mają wypracowane z dostawcami i dostawcy przysyłają te dokumenty w postaci elektronicznej, wtedy Flexi Capture pobiera dane z takiego skrzynek pocztowych, wielu skrzynek pocztowych. Jest też aplikacja mobilna dostępna do wykonywania zdjęć. Natomiast tutaj przy dokumentach typu właśnie faktura, no tutaj tak jakby tego zastosowania na razie ja osobiście nie widzę. Jeśli chodzi o samą właśnie tą integrację, to tylko krótko powiem, że na wejściu właśnie do systemu Flexi Capture przychodzą nam dokumenty, agregujemy je w tak zwane batche, to będę pokazał za chwilę, że jak to jest konstruowane. Odbywa się takie symboliczne tutaj pokazane odczyt danych, a następnie te dane są przesyłane poprzez takie właśnie komunikaty HTTP, czyli jest bezpośrednia, bezpieczna komunikacja albo do systemu SNP ECM, albo bezpośrednio do systemu SAP.
Na zwrocie oczywiście też możemy kontrolować to, czy komunikat jest poprawny, czy faktura dobrze się przesłała do systemu, czy wystąpił jakiś błąd, ale też sprawdzamy, jakby, czy faktura na przykład nie jest duplikatem faktury, która już istnieje w systemie. Są takie mechanizmy, które pozwalają nam sprawdzić po kluczu klient, numer faktury, rok obrotowy, czy taka faktura już jest w systemie, bo zdarza się, że przyjdzie nam na przykład faktura w PDF-ie w mailu, ale za chwilę też za jakiś tydzień, dwa przychodzą dokumenty papierowe. Więc tutaj ta komunikacja jest bezpośrednia. Co jest jeszcze potrzebne, przepraszam, tu przeskoczyłem, tak? Jest, aby FlexiCapture dobrze działał, najlepiej jeśli będzie zasilony listą dostawców. Tutaj taka jest wspomniane ten vendorzy nasze, jest to tabela vendors i to jest taki mechanizm w ABIM, że możemy te dane odświeżać codziennie, najlepiej nawet co godzinę. Wówczas, jeżeli jakiekolwiek zmiany powstaną w module master data, czy to w SAP-ie, czy w innym systemie finansowo-księgowym, te dane możemy, no, musimy nawet odświeżać, tak? Możemy się zmienić nazwa, numer konta. No, tutaj zmiany na tych rekordach się często dzieją. Najczęstszą zmianą jest wprowadzenie nowego dostawcy, tak? Więc tutaj, jeżeli faktura jest nierozpoznania, system wstrzymuje procesowanie, dopóki te dane nam się nie będą wprowadzone do systemu. I scenariusz taki, który chcemy dzisiaj z Krzysztofem opowiedzieć, to tak, będzie on się składał z trzech części, gdzie właśnie w ABI FlexiCapture pokażę Państwu, jak procesuje się dokumenty, w jaki sposób ten system odczytuje dane. Te dane będą bezpośrednio wysłane do SAP-a, natomiast sam dokument będzie zarchiwizowany w SNP ECM jako content serwerze dla SAP-a i będzie możliwość też, że pokażę Państwu, w jaki sposób wyświetlać za pomocą modułu Archive Link dokumenty zeskładowane w ECM-ie. Więc teraz przełączę się na nasz system FlexiCapture. Jest to prosta aplikacja, składa ona się z modułu administracyjnego, ale tutaj jestem w widoku takim właśnie dla operatora weryfikującego. System, ale nawet przychodzą do systemu w tak zwane batche, czyli wsady. I w każdym wsadzie może być wiele faktur. Może być też pojedyncza faktura w przypadku, kiedy na przykład przychodzi to na przykład z maila, jest jeden załącznik w mailu, to często jest tak, że jest jeden batch i jeden SAT. Dokumenty, które tam przychodzą do systemu, są następnie rozpoznawane i mogą być one jedno- lub wielostronicowe. Tu chyba mam przykłady tylko jednostronicowe, ale te dokumenty często jakby z doświadczenia wiem, że są skanowane w ten sposób, że jest skanowana faktura i do tego są jakieś załączniki, czy to nie wiem, jakaś gazetka, jeśli chodzi o fakturę marketingową, jako potwierdzenie wykonania usługi, czy dokumenty przewozowe, celne, to czasami jest całkiem spory pakiet. Najważniejsze jest to, że system identyfikuje te dokumenty jako faktury i odczytuje dane, które uzgadniamy z klientem, jakie dane nas interesują. Po otworzeniu takiej faktury w widoku podglądu operator widzi kluczowe pola, które są potrzebne nam do zaczytania czy do poprawnego stworzenia dokumentu w systemie finansowo-księgowym. No i przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby system rozpoznawał nam dostawcę. Tutaj mamy firmę Yamex, jest ona rozpoznana za pomocą numeru NIP, ale też system oferuje możliwość zaczytania czy odnalezienia numerów kont, na które nasz dostawca chciałby otrzymać płatność. Jest możliwość oczywiście z podstawowych pól odczytania daty faktury, terminu płatności i ten termin płatności niekiedy występuje w dwóch wariantach. Czasami dostawca pokazuje go jakby jawny poprzez datę, ale czasami dla zagranicznych faktur wiemy, że najczęściej jest to ilość dni od daty faktury, więc system jest też przygotowany na to, żeby w takim wariancie tutaj pracować i ułatwiać operatorowi pracę.
numer faktury, kwoty do zapłaty i te kwoty mogą być, tutaj mamy ich kilka, może być, możemy odczytywać kwotę brutto, netto, kwotę podatku. Te wszystkie dane są jakby out of the box dostępne i ułatwia to generalnie pracę z systemem. Jeśli chodzi o odczytywanie, bo też jest to swego rodzaju wariant, możemy w pewnym wariancie skupiać się tylko na tych danych nagłówkowych, tych podstawowych, czyli numer naszego dostawcy nam jest potrzebny, numer faktury, kwoty dostawy, czy kwotę do zapłaty oraz daty, które są nam potrzebne do księgowania. Niektórzy klienci też życzą sobie, żeby można było odczytywać pozycję z faktury. I tutaj ten system jest przygotowany w ten sposób, żeby mógł odczytywać właśnie te pozycje, uczy się, gdzie te pozycje są najważniejsze. To jest zazwyczaj opis, ilość, kwota netto oraz sztuki, czyli nasz, powiedz mi Krzysztof, brakuje mi słowa. Jak ta kolumna się powinna nazywać? Jednostka miary, no, dokładnie. Jak się mówi, to człowiek zapomina. Tak? Więc to są podstawowe informacje, które zazwyczaj wysyłamy do systemu. No jest tutaj więcej opcji, jakby FlexiCapture daje nam możliwość zaczytywania, nie wiem, też kwot brutto, podatku, no ale też oczywiście też waluty. Waluty czasami są też mieszkane na pozycjach, czasami są w euro, w złotówkach, więc tutaj też system jest do tego przygotowany. Tak? Pokażę może jeszcze inną fakturę, tak, wielopozycyjną. Tutaj mamy przykład faktury, która ma wiele pozycji i system też sobie radzi. Tak? Ja sobie pozwolę zaczytać sobie fakturę taką, którą mamy tutaj w scenariuszu przewidzianą. Od innych. Tak? Mogę Państwu zobaczyć, jak szybko ten system sobie radzi z mamy tu zaczytaną fakturę. Teraz odbywa się proces odczytywania tych danych i za chwilę na liście faktur pojawi mi się nowa przeprocesowana faktura. Tak, zaczytała mi się faktura. Jest to faktura od firmy Marlex. System zaczytał tę datę faktury. Tutaj widać, że terminu płatności nie znalazł, ponieważ to jest właśnie ten przypadek, gdzie mamy płatność w ilościach dniach, więc jako operator skoryguje, że pokazuje systemowi, gdzie jest wartość dni, a system nam oblicza, jaka jest ten termin płatności. Tak? Tutaj widzą Państwo opcję trenowania faktury, więc to trenowanie też można w takiej operacji wykonać i system powinien zapamiętać już nam naszą decyzję. Jeśli chodzi o po zapisaniu takiej faktury system eksportuje. I tu w podglądzie, takim technicznym podglądu, widzę, że mam odpowiedź OK z systemu, że dokument został wyeksportowany. W przypadku błędu czy właśnie komunikatu duplikatu, na liście tutaj tych dokumentów system nam by zakomunikował, że powstał jakiś problem i mielibyśmy tutaj opis tego problemu. Ja się teraz przełączę szybko, już nie będę tłumaczył, czym jest nasz tutaj system ECM. Pokażę tylko Państwu, w jaki sposób możemy składować te dokumenty. W systemie ECM jest to content server, gdzie mamy wiele katalogów. W katalogu faktury są dokumenty przychodzące. I mam tutaj fakturę, która się zeskładowała w systemie. Te podstawowe dane z OCR-a, jak Państwo widzą, właśnie się zaczytały, termin płatności, daty księgowania, kwoty, także te pozycje z faktury, te wszystkie dane są przechowywane w naszym ECM-ie, a dokument też jest oczywiście dostępny do podglądu. Jeśli chodzi o przesyłanie do SAP-a, to ten proces też może się odbywać w tle. Ja tutaj użyłem przycisku, który mi to dokument przesłał do systemu SAP-owego. I kiedy wejdę do transakcji FB60, poszukam tego dokumentu, zobaczę, że dokument
razem z danymi wstępnie tutaj się przesłał do tego systemu, a załącznik mogę sobie obejrzeć na liście załączników, sięgając do naszego ECM-owego content servera, też mają Państwo podgląd tego dokumentu w systemie. Także w telegraficznym skrócie i ekspresowo w trzech krokach od faktury zeskanowanej do dokumentu w SAP-ie wraz z podglądem. Przekażę już głos Krzysztofowi, który nam opowie, co z takim dokumentem w SAP-ie możemy dalej wykonać. Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Usowicz. Będę miał przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie SMP Invoice Flow, czyli rozwiązanie do obiegu faktury w systemie SAP. Na początku chciałbym mówić krótko właśnie wpływ dokumentu i archiwizacja i warianty, jakie tutaj mamy. Więc teraz tak, dokumenty mogą wpływać dwoma kanałami, albo w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej. Oczywiście, kiedy one są w postaci papierowej, muszą zostać zeskanowane na urządzeniu skanującym i uzyskujemy tutaj plik PDF, natomiast no, dokumenty w postaci elektronicznej są de facto plikami EF, PDF jest obowiązujący standard. Te pliki uzyskane PDF możemy właśnie poddać procedurze rozpoznawania treści, na przykład za pomocą oprogramowania ABI FlexiCapture, które przedstawił Państwu kolega Waldek. Natomiast ten krok jest opcjonalny, tak? Czyli narzędzie, które tutaj pokażę, może działać bez oprogramowania OCR. Wystarczy nam oprogramowanie skanujące, czyli uzyskanie pliku PDF. Tak, oczywiście po uzyskaniu pliku wykonujemy eksport tego pliku, czy to bezpośrednio na przykład z urządzenia skanującego, a następnie import do systemu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o taką konstrukcję koncepcyjną. I teraz tak. W narzędziu mamy do dyspozycji kilka właśnie sposobów tej archiwizacji w zależności od zaawansowania. W najprostszym wariancie archiwizacja ręczna za pomocą transakcji w systemie SAP, AWD polega po prostu na przesunięciu pliku PDF z pulpitu na SAP. To jest eksport, natomiast import to zachodzi w okienku transakcji AWD. Wówczas system wykonuje archiwizację tego pliku PDF i uruchamia workflow. Tak, w tej metodzie oczywiście nie ma danych OCR. Dokument musi zostać ręcznie wprowadzony w systemie. Zasadniczo wygląda to w ten sposób. Tak, czyli plik PDF przerzucamy na okienko archiwizacji AWD. Jest to najprostsza archiwizacja, nie wymagająca żadnych nakładów. Poza samym urządzeniem, które skanuje, dzięki któremu uzyskujemy PDF. W praktyce stosowana bardziej do testów, aniżeli do produktywnego użycia. Archiwizacja automatyczna za pomocą e-maila, tak? To jest drugi wariant. W tym wariancie uzyskujemy plik PDF na urządzeniu skanującym, które to urządzenie wysyła e-mail, przy czym e-mail jest adresem systemu SAP. Tak, urządzenia skanujące potrafią wysyłać takie e-maile standardowo, są takie funkcjonalności. Wówczas po stronie SAP możemy taki e-mail odebrać. Z tego e-maila uzyskujemy PDF-a, uruchamiamy archiwizację, czyli przesyłamy dokument PDF do repozytorium, czy to właśnie ECM, system, który pokazał Waldek, czy jakiś inny. I uruchamiamy workflow. W tej metodzie również nie mamy danych OCR, tak? Czyli w tej metodzie przesyłamy plik PDF bezpośrednio z urządzenia skanującego do SAP.
Wariant trzeci archiwizacji, również automatyczna, za pomocą serwera FTP. Eksport polega na umieszczeniu pliku PDF na serwerze FTP przez urządzenie skanujące. Możemy tutaj umieścić również pliki PDF, które dotarły do nas od razu w formie pliku PDF, czyli faktury elektroniczne. Dodatkowo w tym scenariuszu możemy wyeksportować plik CSV, tak, który zawiera dane odczytane z dokumentów, tak, dane z nagłówka i alokacje do zamówień. Tak. Czyli w tym wariancie nie mamy pozycji. Byłoby to możliwe pod warunkiem rozszerzenia naszego standardowego programu. Zatem obsługuje, ten scenariusz obsługuje dane OCR w zakresie nagłówka i alokacji do zamówień. To jest eksport z jednej strony, natomiast z drugiej strony po stronie systemu SAP występuje zadanie wsadowe, zadanie w tle, które cyklicznie odpytuje ten serwer FTP i wciąga z tego serwera zarówno PDF, jak i też opcjonalnie ten plik CSV, archiwizuje je oczywiście i uruchamia procesy workflow. Przy czym jeśli dostarczymy plik CSV podczas eksportu, w systemie SAP również nastąpi wstępne wprowadzanie dokumentów, czyli na pierwszym etapie workflow operator będzie już miał do dyspozycji utworzony w systemie dokument w zakresie danych nagłówka i wstępnej alokacji do zamówień, jeśli one są w pliku CSV. To jest trzeci wariant i standardowy nasz program dostępny w narzędziu ma to kilka takich opcji. Z serwerem FTP możemy się łączyć albo bezpośrednio ze stacji roboczej, albo wtedy uruchamiamy dialogowo ten program. Natomiast w przypadku, kiedy on ma działać w tle, wówczas dostęp do serwera FTP musi mieć serwer, tak? czyli system SAP, ten serwer, na którym on jest postawiony. Jak widać, możemy dostarczyć właśnie plik, paczka CSV, to jest plik z odczytanymi danymi. Może on nie być wprowadzony tutaj. Wówczas wczytywane są tylko PDF-y. Widzimy oczywiście wskazanie, że w przypadku, kiedy ta paczka zawiera dane, faktury będą wprowadzane do jednostki gospodarczej podanej tutaj na ekranie selekcji. Pole data wpływu oczywiście się aktualizuje do bieżącej daty, czyli za datę wpływu uznajemy w tym przypadku załadowanie dokumentów do systemu. I archiwizacja w pełni automatyczna za pomocą API Web Service. Tak? W tym przypadku jest to tak naprawdę dedykowane rozwiązanie do utworzenia pod konkretne wymagania, w pełni automatyczne, którego zakres może być również ustalony. Czyli możemy wprowadzać tylko nagłówek, albo możemy wprowadzać nagłówek i pozycję razem z PDF-em. Możemy tutaj oprogramować tak naprawdę każdy wariant wprowadzenia tego dokumentu. W narzędziu nie ma jakby gotowego rozwiązania pod ten scenariusz, ponieważ on jest z natury swojej przewidziany dla takich sytuacji, które nie mogą być obsłużone naszymi standardowymi narzędziami, natomiast mamy tu pełną swobodę dostosowania narzędzia i zakresu do Państwa potrzeb. Oczywiście może to działać z dowolnymi systemami skanującymi, nie tylko SAPI, Flexi Capture. Więc tutaj mamy możliwość elastycznego podejścia do tego tematu. Więc podsumowując, mam tutaj takie cztery rodzaje tej archiwizacji. Archiwizację ręczną, tak, tutaj są wytyczne, kiedy scenariusz jest właściwy. Skanowanie, kiedy mamy skanowanie u siebie, kiedy mamy w pełni ręczne wprowadzenie dokumentu, dla małej liczby faktur,
ewentualnie zastosowanie do testowania tych przypadków. Archiwizacja automatyczna za pomocą e-maila, również skanowanie u siebie, ręczne wprowadzenie dokumentu, średnia liczba faktur, archiwizacja automatyczna za pomocą FTP. Ten scenariusz wspiera zarówno skanowanie u siebie, jak również współpracę z zewnętrzną firmą skanującą. Mamy kilka wdrożeń, w których właśnie za skanowanie i dostarczanie tych plików PDF oraz tego pliku CSV z odczytanymi danymi była odpowiedzialna zewnętrzna firma. Wówczas mamy tutaj ręczne lub półautomatyczne wprowadzenie dokumentu. Półautomatyczne w tym sensie, że wprowadzamy z tego pliku nagłówki i alokacje do zamówień, natomiast w wersji z pudełka nie wprowadzamy pozycji. Dla średniej dużej liczby faktur, ale zasadniczo najlepiej działa, kiedy są to faktury w referencji do zamówień, bo wówczas pozycje są generowane w SAP-ie, w transakcji NIO na podstawie tychże zamówień i następuje dopasowywanie do zamówienia i przyjęcia, tak jak to jest przewidziane w standardzie SAP. Archiwizacja automatyczna, skanowanie u siebie bądź zewnętrzna firma skanująca. Tutaj mamy pełen zakres do ustalenia dowolnym. Pełnie automatyczna archiwizacja dla średniej, dużej liczby faktur jest jak najbardziej zasadna. Tyle w temacie samego wprowadzenia jakby PDF do systemu i do content serwera w połączeniu z SAP-em. Natomiast teraz przejdę bezpośrednio do narzędzia Flow, które SMP Invoice Flow, które wspiera obiekt w systemie. Zatem narzędzie oferuje pewien proces biznesowy, który składa się z następujących etapów. Mamy etap rejestracji, opcjonalny etap opracowania danych podstawowych dostawcy, który służy ewentualnie do uzupełnienia pewnych braków danych podstawowych w rekordzie danych podstawowych dostawcy w SAP, na przykład wprowadzenie nowego rachunku bankowego, czy wręcz wprowadzenie dostawcy. Etap weryfikacji księgowości. Jest to kluczowy etap procesu, na którym dokumenty są opracowane przez dział księgowości. Tutaj tworzone są pozycje, alokowane są kody podatków. Ten etap może się zakończyć bezpośrednio poprzez zaksięgowanie dokumentu, chyba że wymagana jest akceptacja jego finansowa, wówczas zostaje on zablokowany i dopiero po akceptacji jest księgowany. Etap weryfikacji merytorycznej wystąpi, jeśli dział księgowości skieruje dokument do weryfikacji, może być to dowolna osoba w organizacji, przy czym oczywiście tutaj musi mieć ona dostęp do systemu SAP, ponieważ obieg jest realizowany wewnątrz systemu SAP. Można tutaj wyjaśnić wówczas wątpliwości, niezgodne ceny, czy jakieś brakujące zamówienia. Na tym etapie weryfikacji merytorycznej może wystąpić kilka osób. I etap akceptacji finansowej wystąpi, jeśli dokument przekracza pewien zdefiniowany dla jednostki gospodarczej limit. Generalnie ten proces, który jest w tym narzędziu, nie jest w pełni przewidziany do takiego, nazwijmy to, zatwierdzania tej faktury. On bardzo dobrze działa w takich sytuacjach, gdzie, co jest zresztą rekomendowane zarówno przez nas, jak i przez różne instytucje, że aby faktury referowały do zamówień i tak naprawdę autoryzacje powinny przechodzić taką hierarchiczną, zależną od kwoty, powinny przechodzić te zamówienia, tak? Czyli zatwierdzamy wydatek, zanim się zdecydujemy formalnie złożyć zamówienie. Dlatego w tym sensie to rozwiązanie ma dość prostą strukturę i ten brak takich ścieżek zatwierdzania jest tutaj zabiegiem celowym, gdyż to narzędzie ma być proste w implementacji, szybkie i dostępne dla klienta w krótkim okresie, przy czym my zawsze właśnie rekomendujemy to zatwierdzanie zamówień. Narzędzie jest dostępne w systemie SAP za pomocą odpowiedniego menu obszaru. Widzimy tutaj
na pierwszym miejscu transakcję standardową SBWK, jest to transakcja, w której widzimy pozycje robocze workflow. Użytkownicy procesu widzą zadania dla siebie. Mamy dedykowane w narzędziu dwa raporty, raport faktur w workflow i raport czasu wykonania, w którym możemy śledzić, ile trwają poszczególne kroki i ewentualnie wyłapać te osoby, które no, wstrzymują dokumenty, czy u których proces utknął z jakiegoś powodu, więc możemy tutaj śledzić czasy. W folderze download widzimy tutaj transakcję AWD, to jest właśnie transakcja do ręcznej archiwizacji. Widzimy transakcję FTP download, która służy do ładowania właśnie skanów z serwera FTP, czyli ten wariant archiwizacji automatycznej z serwera FTP. I widzimy też transakcję standardową SOST, to jest transakcja do monitorowania wejściowych e-maili. To jest ten wariant do monitorowania wchodzących dokumentów za pomocą e-maila. W wersji tej w pełni automatycznej tutaj jakby nie ma transakcji, no bo zakładamy, że to jest funkcja API, która nie potrzebuje żadnego monitorowania. I szereg transakcji konfiguracyjnych, za pomocą których możemy narzędzie konfigurować, przypisać osoby i skonfigurować parametry narzędzia. Workflow, który się uruchamia dla wprowadzonego pliku PDF, jest dostępny w systemie SRF. Widzimy go w formie zadań w skrzynce SBWP. Po lewej stronie widzimy filtry, widzimy kroki, na których to narzędzie, jakby filtry zadań, tak czy np. WF Workflow księgowość. W tym miejscu będziemy widzieli wszystkie pozycje skierowane na etap do mnie, do odbiorcy, który uruchamia skrzynkę, który występuje w roli księgowość. Tutaj mamy możliwość konfiguracji tych filtrów, w szczególności jest to użyteczne dla działu księgowości, ponieważ możemy tu wprowadzić filtry takie jak koszty, materiały, usługi, inwestycje. Wówczas widzimy zadania osobno w takich koszykach. Ta lista może być dodatkowo wzbogacona niestandardowymi kolumnami, które prezentują informacje o powiązanym z procesem dokumencie. Tak, czyli na tej liście, którą tu widzimy, możemy widzieć na przykład datę faktury, kwotę faktury, walutę, dostawcę, nazwę dostawcy i tak dalej. Standardowy pakiet zawiera standardowe kolumny, które mogą tutaj być wyświetlane, dzięki czemu skrzynka uzyskuje taki specyficzny dla procesu charakter. Tak, musimy pamiętać, że skrzynka SBWK jest narzędziem ogólnym do wszelkich workflowów w systemie SAP, a więc aby uzyskać takie coś specyficznego dla danego procesu, musimy wejść na konkretny filtr, tak? Wówczas on uruchomi dodatkowe specyficzne dla procesu kolumny. Podstawą procesu są tak zwane zadania decyzyjne. Są to standardowe zadania decyzyjne, takie jak są dostępne w systemie SAP, czyli za to, jak to zadanie wygląda, jest odpowiedzialny silnik workflow dostępny w systemie SAP. To jakby nie podlega projektowaniu. Projektowaniu podlega natomiast zawartość merytoryczna tego ekranu, czyli przyciski i opis zadania. W naszym narzędziu są oczywiście w każdym kroku, czy to rejestracja, weryfikacja merytoryczna, księgowość, są zdefiniowane odpowiednie przyciski, które kierują proces na właściwy etap. W jaki sposób możemy wyświetlić fakturę? Wystarczy, że klikniemy link, bądź klikniemy po prostu wprowadzenie dokumentu. Wówczas uruchomi nam się okno z fakturą i okno z formatką do wprowadzenia bądź edycji faktury, czyli transakcja MIRO, GIRI-4, tak naprawdę edycja wstępnie wprowadzonego dokumentu. Pliki widzimy w zintegrowanej przeglądarce w SAP GUI. Tak, widzimy uruchamiany Adobe Reader w tym przypadku. Jest to technicznie transakcja SDV, która uruchamia się w osobnej sesji. Tak, zatem jeżeli klikniemy wprowadzenie dokumentu, uruchomi nam się dodatkowe okno SAP, w którym pokaże się faktura, natomiast w tym głównym będziemy wprowadzali bądź edytowali dokument. Najlepiej sprawdza się scenariusz, gdzie w działach księgowości pracujemy z dwoma monitorami i na jednym z nich mamy uruchomione właśnie
okno wyświetlające PDF-y, natomiast na drugim wprowadzamy dokumenty. Jeśli chodzi o komunikację, czyli kiedy przesyłamy proces na przykład z księgowości do weryfikacji merytorycznej, uruchamia nam się takie okienko komunikacyjne, w którym możemy wprowadzić komentarz, poprosić właśnie osobę o pewną weryfikację czy o jakieś wyjaśnienie. Te komentarze agregują się, są, czyli raz zapisany komentarz nie podlega usunięciu, więc mamy tutaj zachowaną pełną historię dotyczącą komunikacji na temat tego bieżącego dokumentu. W narzędziu mamy do dyspozycji dwa dodatkowe raporty. Raport numer jeden, kluczowy, jest to raport dokumentów w procesie EOF. Jest to taki kluczowy raport, który łączy informacje o dokumentach, tak z nagłówków dokumentów, z informacjami o aktualnym stanie procesu workflow. Trochę podobny do standardowych raportów MIR 5, MIR 6, natomiast pokazujący dodatkowe informacje o procesie. Dlatego widzimy tutaj takie informacje jak ID procesu w tym miejscu. Widzimy również aktualny krok workflow, tak, czyli jeżeli dokument jest wciąż w obiegu, to widzimy na żółto ikonkę, że ten proces wciąż trwa. Widzimy jego status, że on jest w przetwarzaniu i widzimy etap, na którym ten proces aktualnie przebywa, czyli na etapie, tu na przykład jest na etapie księgowości. To jest drugie zadanie, natomiast to jest zadanie pierwsze na etapie pracownika merytorycznego. Więc tutaj widzimy aktualny stan. Możemy oczywiście klikać w komentarze, wyświetlić sobie skan tego dokumentu. Mamy dostęp do tej historii właśnie komunikacji dla tego dokumentu i jest to narzędzie dostępne właśnie w pakiecie. Drugi raport służy do monitorowania czasu wykonywania zadań workflow. Widzimy tutaj procesy rozbite na etapy. Przy czym my możemy wyświetlać sobie i dla danego procesu, ile etapy trwały. Tak? Przy czym możemy te etapy wyświetlać za pomocą trzech rodzajów agregacji. No, tylko krok, tylko użytkownik albo tylko zadanie. Ma to związek z tym, że na przykład faktura trafia najpierw do księgowości, potem trafia do merytorycznego, a potem znowu wraca do księgowości. A więc księgowość występuje niejako w procesie dwukrotnie. Dlatego jeżeli wykonamy agregację na poziomie tylko kroku, to dostaniemy sumę czasu, jaki dokument spędził w księgowości. Tak? Jeżeli zostawimy to na etapie kroku użytkownik zadania, wówczas będziemy widzieli indywidualne czasy tych poszczególnych jakby fragmentów tego procesu. Widzimy na przykład, tutaj na przykładzie, że u pracownika merytorycznego zadanie jest przeterminowane. Widzimy tutaj dzwonek. I widzimy w sposób taki czytelny, ile to zadanie już leży od pojawienia się tego zadania u tej osoby na skrzynce i ile leży od dozwolonego terminu, który jest konfigurowalny. Tak? Czyli leży 15 dni od pojawienia się, natomiast od upływu terminu 14 dni. Tak więc jeżeli by było krócej, to tego dzwonka by nie było. Ten dzwonek jest dlatego, że jesteśmy po terminie. Jeśli chodzi o powiadomienia e-mail, oczywiście workflow wysyła powiadomienia na zewnątrz, na skrzynki użytkowników e-mailowe o tym, że czekają w systemie na nich zadania. Może to być wysyłane per każde zdanie albo informacja raz zbiorczo, na przykład rano, że po prostu są zadania w systemie. Narzędzie jest w pewnym zakresie konfigurowalne, możemy oczywiście wpisać kto jest odbiorcą zadań w księgowości. Mamy tutaj dwa sposoby. Albo jest to jedna grupa osób i panie w księgowości sobie podejmują to zadanie, kto pierwszy, ten lepszy, albo na przykład organizują się tymi koszykami, czyli na przykład jedna z pań jest odpowiedzialna za koszty, ktoś inny za inwestycje,
a można też podzielić w ten sposób, że faktury będą trafiały do referenta przypisanego do danego dostawcy, czyli możemy kartotekę dostawców porozdzielać po osobach. Taki mechanizm też jest dostępny. Używamy tutaj też struktury organizacyjnej dla Workflow, mamy takie parametry jak czas roboczy, który jest potrzebny do obliczenia terminów, odpowiednie przepływy, kroki, ustawienie oczywiście tego serwera FTP, jeśli pobieramy przez FTP pliki PDF czy filtr, więc mamy tu szereg możliwości. Możemy też to narzędzie rozszerzać, tak? Czyli tworzyć dedykowane dla Państwa rozszerzenia i tutaj zostało na ekranie kilka przykładów takich rozszerzeń, które udało się wykonać przy wdrożeniu tego narzędzia. Na przykład obsługę dokumentów tylko finansowych. Tak? Narzędzie standardowo obsługuje dokumenty MMP-owe, to znaczy takie, które są księgowane w transakcji MIRO. One nie muszą mieć referencji do zamówień, ale musimy używać transakcji MIRO. Tak? Nie możemy używać transakcji np. FD60. Jeżeli chcemy używać FD60, jest to rozszerzenie. Możemy dokonać optymalizacji właśnie działania skrzynki SBWP. Standardowy mechanizm kolumn jest dość wolny, dlatego proponujemy tutaj implementację Buddy, zwłaszcza kiedy mamy do dyspozycji bazę danych SAP HANA. Wówczas bazujemy na wglądach CDS i skrzynka znacząco przyspiesza. Możemy dodać dodatkowe kroki akceptacji finansowej. Możemy usunąć krok rejestracji i połączyć go z księgowością. Tak, to może być na przykład zasadne, kiedy rejestracja odbywa się właśnie w oprogramowaniu na przykład ABI Flexi Capture i tam następuje ta pierwsza rejestracja, wówczas dokument trafia bezpośrednio do księgowości po etapie rejestracji. Standardowo są to dwa kroki, ponieważ na przykład rejestracja może wykonywać na przykład osoba pracująca w sekretariacie. Tak? Wpisuje tylko 5 czy 6 pól nagłówka i skierowuje dokument wstępnie wprowadzony z tym takim szczątkowym nagłówkiem do księgowości do opracowania. Możemy podłączać dokumenty przechodzące przez EDI. Robiliśmy taki scenariusz, w którym widok PDF był dla takiego dokumentu po prostu generowany za pomocą dedykowanego formularza. Możemy oczywiście zmieniać format pliku wprowadzania danych, zaimplementować wspomniane wcześniej już API i web service do wprowadzania dokumentu, czyli napisać dodatkowe raporty, czy jakieś dodatkowe walidacje, substytucje, które czasami się pojawiają. Ponieważ narzędzie pod spodem używa standardowej transakcji, więc cały mechanizm walidacji substytucji jest tutaj oczywiście dostępny. Jeśli chodzi o wdrożenie produktu, stosujemy klasyczny model kaskadowy od zakupu licencji, która jest jednorazowa. Tak, horyzont czasowy od 2 tygodni do 2 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania implementacji. Przy wersji bazowej bez OCR-a uruchomienie jest możliwe nawet w 2 tygodnie. Niezbędne jest zaangażowanie działu księgowego do pracy. Oczywiście dział zakupów jest wskazany. Następnie po instalacji rozwiązanie dotyczne niestandardowy program i może być rozwijany na danym systemie swobodnie. Teraz przejdę może krótko, pokażę system. Narzędzie mamy tutaj po lewej stronie menu narzędzia. Na serwerze FTP, który mamy uruchomiony tutaj lokalnie, mam plik, który zostanie zaciągnięty do systemu. Jest to ten sam plik, który pokazywał kolega Waldek, natomiast tutaj jakby ten system nie jest bezpośrednio połączony z ABI, natomiast mogłoby to tak wyglądać, że ABI generuje ten plik w tym miejscu, czy na serwerze FTP, a my uruchamiamy ściągnięcie tego pliku do systemu. Za pomocą wariantu możemy uruchomić program dialogowo. Standardowo ten program działa w tle, tak, w jakichś tam interwałach czasowych i zaciąga te pliki paczkami. Widzimy, że został uruchomiony proces 13142. Jest to numer wiodącej pozycji workflow dla tego procesu. W tym momencie w skrzynce osoby dla etapu rejestracja mamy zadanie. Kiedy przejdziemy do skrzynki workflow, widzimy zadanie, które zostało uruchomione. W
PDF został już wprowadzony do archiwum i jest dostępny w systemie SAP za pomocą takiego wewnętrznego linka, który uruchamia właśnie ten plik PDF. Po lewej stronie możemy uruchomić sobie zadanie i na pierwszym etapie w tym przypadku musimy wprowadzić dokument, tak? Czyli zakładamy, że tu na przykład występuje w roli osoby na przykład w sekretariacie i wpisuje dane. Te dane oczywiście tutaj nie pasują wprost do tego PDF-a, będę symulował ten przypadek po prostu z bieżącą datą. Widzimy to w ten sposób. Widzimy, że dostawca jest Merlex, mogę go wyszukać sobie za pomocą na przykład nazwy albo NIP-u. I to jest minimum informacji, które muszę zrobić, aby utworzyć dokument wstępnie wprowadzony. Został wprowadzony pod numerem 196. Od tej pory mamy w systemie już nagłówek. Go sobie wyświetlimy. Widzimy transakcję, która myślę jest znana osobom pracującym z systemem. I na liście załączników, to co też Waldek pokazał, widzimy zarchiwizowany, połączony dokument PDF, który tutaj też widzimy po prawej stronie. W tym momencie, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, potrzebujemy jakichś danych podstawowych dostawców, wówczas możemy przekazać ten dokument do osoby odpowiedzialnej za dane podstawowe, natomiast w standardowym scenariuszu przekazujemy go po prostu do księgowości i możemy wybrać filtr, który zastosujemy. No, na przykład zakładamy, że tu nie mamy zamówień i trafia to w księgowości do odpowiedniego koszyka. Braki zamówień. Ja oczywiście występuję tutaj jako osoba wykonująca każde z zadań, dlatego to tak wygląda, jakbym to wysłał sam do siebie, ale to jest oczywiście inne zadanie. I na etapie księgowości oczywiście mogę sobie uruchomić transakcję już do wprowadzania dokumentu. Wyświetla mi się dokument, czy jeżeli mam to okno otwarte na innym dokumencie, to się odświeża i rozpoczynam w pełni opracowanie. Załóżmy, że tutaj to zamówienie jest nieprawidłowe, czy nie pasuje. Chciałbym to wysłać do weryfikacji merytorycznej, więc wysyłam z prośbą do wskazanej osoby. Na podstawie dokumentu muszę stwierdzić, kto to może być, więc wpisuję tutaj po prostu użytkownika systemu, do którego kieruję. I na jakiś komentarz i po prostu wysyłam. I w tym momencie dokument poszedł do tego pracownika merytorycznego. I teraz, kiedy klikniemy sobie filtr pracownik merytoryczny, to widzimy, że to zadanie jest u mnie. I tak samo mogę ten dokument wyświetlić, mogę zobaczyć sobie komentarze procesu, zobaczyć o co mnie prosi osoba z księgowości. Zamówienie nie pasuje. Mogę przekazać do innej osoby merytorycznej, jeśli uważam, że to nie ja, na przykład do mojego kolegi z zespołu czy podwładnego. Mogę przekazać z powrotem do tej osoby, która do mnie wysłała do księgowości, powiedzieć, że na przykład to zostało błędnie skierowane, natomiast no, jeżeli zostało skierowane poprawnie, no to teraz jestem oczywiście odpowiedzialny za to, żeby wyjaśnić tę sytuację. Tutaj sobie przygotowałem kodowe zamówienie, na podstawie którego pokażemy ten scenariusz. Proszę użyć tego zamówienia. I wysłać z powrotem. Jeżeli jest scenariusz, w którym na przykład nie ma zamówienia pod daną fakturę, wówczas to zamówienie powinno zostać utworzone i tu jest takie założenie, że to zamówienie powinno zostać zaakceptowane w workflow akceptacji zamówień. Taki workflow jest również dostępny w systemie SAP.
w module MM i ten workflow też jesteśmy oczywiście w stanie wdrożyć, zarówno w wersji klasycznej, jak i w wersji elastycznej dostępnej w systemie S4. W tym momencie odsyłamy z powrotem do księgowości i dokument trafia z powrotem właśnie do księgowości. Do koszyka braki tam mówię. To jest ten scenariusz. Wyświetlamy sobie komentarze. Aha, widzę zamówienie. No dobrze. Przechodzę do wprowadzenia dokumentu ostatecznie. Sprawę mam w sumie wyjaśnioną. Więc dokonuję alokacji. Widzimy, że dokument się zgadza i możemy to zaksięgować. Przy czym w tym systemie jest skonfigurowany limit 1 grosza, czyli każdy dokument musi zostać zaksięgowany, więc księgowość nie może tego dokumentu księgować, każdy dokument musi przejść autoryzację dodatkową. Jest to konfigurowalne, tak? Czyli ten limit może być w praktyce ustawiony na przykład na bardzo wysoką wartość, kiedy po prostu nie chcemy dodatkowo autoryzować, na przykład na 999 miliardów, albo może być to odpowiednio po prostu wysoki limit, na przykład 500 000, zależy od polityki, którą dana organizacja sobie przyjmie. Nie jest to obowiązkowe, może to następować bezpośrednie księgowanie, gdyż ten dokument no, tutaj jest wyjaśniony. W tym momencie musimy dokument zapisać jako kompletny i widzimy status kompletnie wstępnie wprowadzony, wymaga zatwierdzenia. Wówczas przesyłamy do akceptacji finansowej. Możemy coś wpisać, nie musimy. To też podlega konfiguracji. Pomiędzy niektórymi etapami komentarz jest wymagany, a pomiędzy niektórymi jest opcjonalny. To podlega konfiguracji. Widzimy zadanie akceptacji, w którym widzimy dokument. Możemy go sobie nawet musimy go wyświetlić, aby decyzja mogła zostać podjęta. Po obejrzeniu dokumentu, tutaj jest on już kompletny, więc osoba akceptująca nie dokonuje żadnej edycji. Tak, może go sobie obejrzeć, może obejrzeć sobie PDF-a. Możemy zaksięgować ten dokument po wyświetleniu tego zadania. Czyli wychodzimy, klikamy zatwierdzenie dokumentu i zaksięgowanie. Ten dokument ma status zaksięgowany i to kończy nasz proces. W narzędziu oczywiście wspomniałem, że są 2 raporty, może wyświetlać ten dokument, który przetworzyliśmy przed chwilą. To jest ten główny raport. Widzimy dokument 96, którym się zajmowaliśmy. Mamy tu dostęp do tej historii komunikacji. Widzimy, że proces jest zakończony. Widzimy kluczowe informacje o tym dokumencie i widzimy, ile czasu nam pozostało do zapłaty. Jeżeli ten czas jest ujemny, wówczas oznacza, że faktura jest po terminie. I krótko podsumowanie. Mamy tutaj 3 elementy. Wpływ dokumentalizacji, samo narzędzie i wdrożenie. A więc jeśli chodzi o wpływ, mamy ręczne, półautomatyczne, automatyczne możliwości wprowadzenia dokumentu. PDF może lądować na standardowym SAP Content Serwerze albo na przykład na SMP ECM Content Serwerze lub innym zgodnym z protokołem Archive Link. Kanały wprowadzania dokumentu mamy do dyspozycji ręczne AWD, e-maile, PDF-y i oczywiście API Web Service. Możemy wprowadzać dane OCR, nie musimy ich wprowadzać, możemy wprowadzać je częściowo, na przykład tylko nagłówki, tylko lokacje, bądź pełne razem z pozycjami. Oprogramowanie OCR jest zawsze zewnętrzne, tak? To jest zawsze zewnętrzne narzędzie, to nie jest system SAP. Na przykład ABI, który zaprezentował zewnętrznymi. Jeśli chodzi o narzędzie
invoice flow, całość workflow SAP za pomocą tak naprawdę standardowych transakcji z pewnymi nakładkami. Mamy do dyspozycji właśnie proces w transakcji z BWP, PDF-y są dostępne w systemie, 5 kroków jest wspieranych z pudełka, tak, rejestracja, opracowanie na proces dostawcy, weryfikacja księgowości, weryfikacja merytoryczna, weryfikacja finansowa, możemy uruchomić oczywiście powiadomienia e-mail. Wdrożenie produktu wygląda w ten sposób, że mamy licencję jednorazową za wersję bazową i prace dostosowawcze według linii roboczych. Ich jest minimum 8, w zależności od rozszerzeń, których można, które można wprowadzić do narzędzia. Oczywiście ta wycena zwiększa się według liczba dni roboczych na każde rozszerzenie. Stosujemy tutaj model kaskadowy. Horyzont wdrożenia od 2 tygodni do 2 miesięcy. Oczywiście przy założeniu, że te rozszerzenia nie będą jakieś bardzo, bardzo ogromne. Zaangażowanie działu księgowości absolutnie niezbędne. Zaangażowanie działu zakupów jest opcjonalne, lecz wskazane. Ja dziękuję za uwagę. Ja też niestety muszę uciekać. Kolega Wojciech, również. Jeszcze Ola, może przełączyć. Dziękuję Krzysztofowi Waldemarowi za przedstawienie tutaj naszego rozwiązania, naszych rozwiązań. Dziękuję Państwu za pytania, które spłynęły. Częściowo starałam się tutaj przekazywać odpowiedzi przygotowane przez Waldemara. Na te, które nie zdążyliśmy, zgodnie z obietnicą przygotujemy odpowiedzi, prześlemy mailem. Gdyby przyszły Państwu do głowy jeszcze jakieś pytania po zakończeniu już naszej sesji, to możecie Państwo je przekazywać do mnie w ślad za korespondencją webinarową, którą Państwo otrzymywaliście tam z linkiem dostępowym, bądź na namiary tutaj, które teraz Krzysztof wyświetla. I dziękujemy bardzo i zachęcamy do udziału w kolejnych webinarach i do kontaktu z nami. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Pozdrawiamy, dziękuję.